13:02, Piotr Kieraga, zapraszam na informacje. To był rok bólu, rok jedności, rok niezłomności. Nie zostaliśmy pokonani. Zrobimy wszystko, aby w tym roku zwyciężyć, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rocznicę rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ja zwracam się zaraz do ciebie, ukraiński. Zwracam się teraz do ciebie, ukraiński żołnierzu, ratowniku Ukraińców, pomocniku państwa. Zwracam się do ciebie po roku decydującej walki o niepodległość naszego kraju. To właśnie od ciebie zależy jego istnienie. Dziękuję każdemu, kto wytrzymał ten okrutny rok i w tym miejscu chcę powiedzieć wam wszystkim, którzy walczą o Ukrainę i żyją z nią w sercu. Jestem z was dumny, wszyscy jesteśmy z was dumni. Niech ta nasza duma idzie przez ulice, okopy, majdany, miasta, przez serca i przez kraje. Niech przemawia wszędzie. Ukraina żyje. Ja chcę powiedzieć wszystkim wam. W pierwszą rocznicę wybuchu wojny na Ukrainie premier Mateusz Morawiecki przybył do Kijowa, gdzie spotkał się z prezydentem Zełenskim. Szef rządu weźmie udział także w posiedzeniu Rady Najwyższej Ukrainy. Dzisiejszą wizytę premiera w Kijowie zapowiedział wcześniej sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski. Jak wskazywał, premier Morawiecki prawdopodobnie weźmie udział w posiedzeniu Rady Najwyższej Ukrainy. Sobolewski zapowiedział także, że szef rządu udał się do Kijowa z przesłaniem wsparcia i przekazania informacji po zakończonej w środę wizycie w Warszawie prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena oraz ustaleń, które zapadły w Polsce po spotkaniu Bidena z prezydentem Zełenskim. Dziś zebrała się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Podczas części jawnej posiedzenia prezydent Andrzej Duda i szef MON Mariusz Błaszczak poinformowali, że na Ukrainę trafiły pierwsze polskie czołgi Leopard 2. Rozmawialiśmy z panem premierem wcześniej w ciągu ostatnich dni, więc on ma tutaj pełną wiedzę z mojej strony przekazaną na bieżąco. Natomiast jest dzisiaj w Kijowie. Ja się uśmiecham, że pojechał zawieźć tam nasze Leopardy jako pierwsze czołgi, które dotrą na Ukrainę z tej koalicyjnej pomocy czołgowej, w której od samego początku jesteśmy inicjatorem, więc cieszę się także, że to pojawienie się tych nowoczesnych czołgów na ukraińskiej ziemi także palmę pierwszeństwa w tym zakresie dzierżymy. To pan prezydent 11 stycznia wystąpił z tym projektem stworzenia koalicji, która przekaże czołgi zachodniej produkcji Ukrainie i rzeczywiście taką koalicję zbudowaliśmy. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło w przeddzień pierwszej rocznicy rosyjskiej inwazji na Ukrainę rezolucję wzywającą Moskwę do bezwarunkowego wycofania wojsk z uznanego przez prawo międzynarodowe terytorium Ukrainy i apelującą o zaprzestanie prowadzenia wojny. Dziękuję wszystkim krajom, które poparły ważną rezolucję Zgromadzenia Ogólnego. Zasady Karty Narodów Zjednoczonych leżące u podstaw wszechstronnego, sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie. To mocne świadectwo solidarności społeczności międzynarodowej z narodem ukraińskim w kontekście rocznicy agresji Federacji Rosyjskiej na pełną skalę. Mocna manifestacja globalnego poparcia dla ukraińskiej formuły pokoju. Draft resolution A/ES11. Projekt rezolucji został przyjęty. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych wskazało, że celem rezolucji jest przywrócenie pokoju na Ukrainie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował wyniki głosowania. Poparcie dla rezolucji wyraziło w głosowaniu aż 141 państw członkowskich ONZ. Jedynie 7 państw wystąpiło przeciwko dokumentowi, a 32 wstrzymały się od głosu. Przeciwko rezolucji głosowały następujące delegacje: Rosja, Białoruś, Korea Północna, Erytrea, Mali, Nikaragua oraz Syria. Wśród 32 państw, które wstrzymały się od głosu, znalazły się m.in. Chiny, Indie, Iran, Pakistan, Kuba, Kazachstan i kilka państw afrykańskich. To wszystko w tym serwisie. Do zobaczenia za godzinę.